Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. W tym filmie przetestujemy wytrzymałość prądową różnych przewodów elektrycznych, które najczęściej są stosowane w naszych mieszkaniach czy też domach. Jak widzicie, mamy tutaj przewody typu drut o różnych przekrojach. Obwody oświetleniowe najczęściej 1,5 mm kwadrat, a obwody gniazdkowe najczęściej 2,5 mm kwadrat. Z miedzi w postaci druta. Ale wiemy dobrze, że nie tylko w postaci druta występują przewody, bo mogą być też typu linka, jak widzicie w ten sposób. Czyli cienkie druciki skręcone. Przekrój 1.5 mm kwadrat, 2.5 mm kwadrat i dodatkowo jeszcze mamy tutaj dwa druty 4 mm kwadrat w dwóch różnych materiałach, czyli miedź i aluminium. Mieć topnieje w temperaturze około 1085 stopni Celsjusza, a aluminium w temperaturze około 660 stopni Celsjusza. I jak widzicie, te odcinki są niemal identycznej długości, w związku z czym będziemy mogli sobie przetestować, jak one będą reagować na duże natężenie prądu. Jakie natężenie prądu? Tu mamy, jak widzicie, miernik cęgowy, dzięki czemu zaraz zobaczycie, z jakim natężeniem prądu będziemy mogli sobie tutaj e, działać, czyli jaki prąd będzie chciał przepłynąć przez. Nasze oczywiście przewodniki, a tutaj będziemy mieli napięcie, jakie będziemy mieli na dwóch końcach tego przewodu, który jest owinięty raz o transformator separacyjny 230 V, czyli tworzymy niejako taką pętlę wtórną, a dokładnie nazywając, będzie to po prostu uzwojenie wtórne. Około 400 jest uzwojeń na transformatorze. My stworzyliśmy jedno, jak 400 do 1, czyli 230 V przez 400 da nam około 0,5 V, może troszeczkę powyżej, co zaraz zresztą zobaczymy. Uruchomię teraz zasilanie transformatora i zobaczymy najpierw z jakim prądem, z jakim natężeniem prądu będziemy mogli tutaj działać. Więc uruchamiam zasilanie. Transformator w tym momencie jest uruchomiony. Napięcie poniżej 1 V. i sprawdzimy sobie, jaki będzie tutaj przepływ prądu, jakie natężenie prądu przy tym przewodzie 16 mm uzyskamy oczywiście będzie to prąd zwarciowy 260, 270, 280, 290, 290 Amperów czyli prawie 300 Amperów natężenie prądu to jest bardzo, bardzo duży prąd oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy nawet tych 200 Amperów, jak widzicie, sobie dotknęli i trzymali Dlaczego? Bo nasze ciało ma dużą rezystancję. Wewnętrzna rezystancja ciała człowieka to jest przyjęte około 1000 ohmów, czyli 1 kiloohm. Ale wewnętrzna taka rezystancja, zewnętrzna razem ze skórą, na naskórkiem to jest od około 10 kiloohmów do aż około 1 megaohm. Zatem wszystko zależy od danego ciała, od indywidualnych cech człowieka. Tak więc dla nas jest to w pełni bezpieczne, bo mamy bardzo, bardzo, bardzo niskie, jak widzicie, napięcie. Tak więc napięcie jest tutaj bardzo istotne. Tak więc możemy przeprowadzić nasze testy. Te różne przewodniki, które tutaj widzicie, będę po prostu montował pomiędzy te dwa zaciski. I uruchamiał zasilanie, dzięki czemu będziemy widzieć, w jaki sposób zachowuje się dany przewodnik przy wysokim prądzie, przy dużym prądzie, przy dużym natężeniu prądu. Myślę, że taki test Wam da takie wyobrażenie, yy, dlaczego warto dobierać odpowiednie przewodniki do odpowiedniego natężenia prądu w danym obwodzie. I pamiętajcie, że każdy obwód elektryczny powinien być zabezpieczony za pomocą wyłącznika nadprądowego o danej cesze. Oczywiście. Prądu, jaki może maksymalnie płynąć w danym obwodzie, np. B6 to 6 Amperów, B10 to 10 Amperów, i tak dalej. A tutaj mamy bez ograniczeń maksymalne tutaj, takie graniczne wartości są spowodowane oczywiście rezystancją danego przewodu. Tutaj mamy 16 mm2. Gdybyśmy zastosowali 20 mm2, byłaby mniejsza rezystancja i moglibyśmy osiągnąć prąd rzędu np. 400 czy nawet 500 Amperów no dobra, przystępujemy do testu. Podłączę najpierw przewodnik 1,5 mm kwadrat w postaci druta, a potem 1,5 mm kwadrat w postaci linki. Tak więc na pierwszy ogień pójdą te dwa przewodniki. Tak więc zaczynamy. OK, przewodnik o przekroju 1,5 mm kwadrat jest już zaczepiony, w związku z czym możemy uruchomić zasilanie transformatora tutaj na mierniku cęgowym będziemy obserwować natężenie prądu zatem zobaczymy, ile wytrzyma taki przewodnik 1,5 mm2 z tak dużym prądem tak więc zaczynamy mamy tutaj, zobaczcie szybkie nagrzewanie i degradacja tak więc jak widzieliście, długo nie wytrzymał ten przewodnik no nie było się czego oczywiście spodziewać innego, przy tak dużym prądzie tak, więc teraz sprawdzimy przewodnik w postaci linki. Ok, nasza linka jest już przygotowana. Uruchomimy teraz zasilanie naszego transformatora i uzyskamy duży prąd. Zatem kolejny test. 220 poniżej 200 amperów. Ok. I gotowe. Czyli podobnie w przypadku druta i linki teraz przejdziemy na przekrój 2,5 mm oczywiście drut i linka OK, przewodnik o przekroju 2,5 mm kwadrat w postaci druta jest już założony, w związku z czym uruchamiamy zasilanie transformatora i zobaczymy, ile wytrzyma prąd o wartości ponad 200 Amperów i oczywiście spada natężenie ze względu na to, że wysoka temperatura w przewodniku powoduje, że ten przewodnik ma coraz większą rezystancję. Jak widać znacznie dłużej wytrzymał przekrój 2,5 mm w stosunku do 1,5 mm. A teraz sprawdzimy, jak to będzie długo wytrzymywać też przy przekroju 2,5 mm, ale w postaci linki. Ok, mamy założony przewodnik w postaci jak widzicie linki o przekroju 2,5 mm kwadrat uruchomimy teraz zasilanie i zobaczymy jaki przepływ prądu będziemy mieli tutaj wygenerowany oczywiście im grubszy przewodnik czyli większy przekrój tym rezystancja czyli oporność danego przewodnika jest mniejsza stąd osiągamy większy prąd czyli większe natężenie ale z czasem gdy przewodnik staje się coraz bardziej ciepły to jego oporność, czyli rezystancja, rośnie. Stąd możemy zaobserwować, że natężenie prądu maleje. No dobra, robimy następny test. Uruchamiam zasilanie transformatora. Zobaczcie, ponad 300 Amperów 250. Rezystancja przewodnika rośnie, to i natężenie maleje. Ok, już mamy przewód zdegradowany, czyli po prostu pękł jak widzicie Przystępujemy teraz do przetestowania przewodników o przekroju 4 mm w miedzi i aluminium OK, mamy przewodnik 4 mm przekrój w miedzi, jak już mówiłem, miedź topnieje w temperaturze około 1085 stopni Celsjusza. Tak więc tutaj pewnie będziemy mieli jeszcze wyższy prąd wyższe natężenie prądu, ponieważ oporność czyli rezystancja tego przewodnika jest znacznie mniejsza niż tych przewodników, które wcześniej testowaliśmy o przekrojach 1,5 i 2,5 mm kwadrat. Tutaj mamy oczywiście 4, zatem mniejsza rezystancja daje nam to większą możliwość transportowania prądu, przepływu prądu, tak więc natężenie, możemy tu mieć rzędu 300, a może nawet i 400 Amperów no i jak widzicie, przewodnik wygląda tak zatem myślę, że czas rozpocząć testy uruchomimy zasilanie teraz naszego transformatora a Wy obserwujcie, jak będzie wyglądać oczywiście nasz przewodnik, zatem zaczynamy uruchamiam zasilanie transformatora i obserwujemy OK, mamy 320 amperów natężenie prądu delikatnie spada natężenie ze względu oczywiście na coraz wyższą temperaturę przewodnika i przez to oczywiście rezystancja przewodnika nam tutaj rośnie tak więc natężenie prądu maleje za chwileczkę powinniśmy zaobserwować degradację przewodnika 250 amperów przepływa przez ten drut o przekroju 4 mm kwadrat. Jeszcze chwilkę. Długo trzyma, mocny. No i wytrzymuje. Zobaczcie. Nie chcę puścić. Nie będziemy czekać dłużej. Szkoda czekać dłużej, ponieważ izolacja. Z tych przewodów, które mamy podłączone, 16 mm2. Oczywiście mogłaby nam się zgrzać niepotrzebnie. No i mielibyśmy tutaj niepotrzebnie zepsute te izolacje w tym przewodzie 16 mm kwadrat Zatem, jak widzieliście, przez drut o przekroju 4 mm kwadrat przechodził prąd, przepływał prąd, tak naprawdę 250 Amperów, takie natężenie, i wytrzymał dosyć długo nie chciał pęknąć tak więc nie będziemy czekać dłużej, szkoda by było uszkodzić inne przewody, tak więc jak widzicie 4 mm2 to już jest naprawdę solidny przewodnik i daje sobie dobrze radę, tak więc tego przewodnika nie uszkodzimy, jedyne co widzimy to widzimy, że zewnętrzna struktura jest już taka dosyć mocno opalona, oczywiście ten przewodnik już jest o większej rezystancji niż jak był nowy i do takiej sytuacji nie powinniśmy doprowadzić, ale mechanicznie jest cały czas cały, nie pęknął nam. I zaraz zobaczymy dokładnie to samo w stosunku do przewodu aluminiowego. Tak jak tutaj widzicie, przewodnik aluminiowy o tym samym przekroju 4 mm kwadrat. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Tak więc zamieniamy przewodniki. Drut aluminiowy mamy już podłączony o przekroju 4 mm kwadrat. Zobaczymy jak on wytrzyma i czy wytrzyma przepływ prądu rzędu około 200-300 amperów. Jak mieliśmy okazję zaobserwować, miedź w 4 mm przekroju dała sobie świetnie radę. Jak to będzie z aluminium? Sprawdźmy. Uruchamiam transformator i przetestujemy. Transformator uruchomiony. Prąd przepływający przez aluminium około 200, 190, 180 amperów, jako że aluminium jest przewodnikiem o większej rezystancji, dlatego nie osiągamy tak dużego natężenia prądu, jak mieliśmy to okazję zaobserwować przy miedzi. Już się ugina. O, już gotowe. Tak więc, jak mieliśmy okazję zaobserwować, aluminium jest znacznie mniej wytrzymała w stosunku do oczywiście miedzi i jak mieliśmy okazję także zaobserwować, aluminium jest bardziej opornym przewodnikiem, czyli rezystancja tego typu materiału jest wyższa, dzięki czemu oczywiście przepływ prądu był niższy, mimo tych samych warunków. Podsumowując moje testy z dużym prądem, dużym natężeniem prądu na różnych przewodnikach różnego typu i na różnych materiałach przewodzących, czyli aluminium i miedź, wyciągnąć możemy na pewno wniosek taki, że przewodnik miedziany w stosunku do aluminiowego jest mniej oporny, czyli mniejsza rezystancja jest na przewodniku miedzianym, dzięki czemu możemy e, przepuścić, czyli może przepłynąć prąd o wyższym natężeniu. Druga sprawa jest taka, że aluminium topnieje przy temperaturze około 660 stopni, mieć przy 1085 stopniach, dzięki czemu oczywiście mieć tutaj wytrzymała długi przepływ, duży przepływ oczywiście, ale czasowo długo wytrzymał przewód o przekroju 4 mm kwadrat i nie chciał się przetopić, jak mieliście okazję widzieć, i cały czas ten prąd przepływał. A aluminium dosyć szybko uległa degradacji i oczywiście obwód został otwarty, przez co prąd przestał płynąć. Tak więc na pewno miedziane przewodniki są lepsze. Druga sprawa: zaobserwowaliście po kolei na przewodnikach o przekroju 1,5 mm w postaci druta i linki to samo 2,5 mm kwadrat w postaci druta i linki że oczywiście im mamy większy przekrój danego przewodnika tym rezystancja czyli oporność jest mniejsza dzięki czemu może przepłynąć y, większe natężenie prądu większy prąd tak więc jak już dokładnie widzieliście i mam nadzieję, że wszyscy zapamiętamy, że jeżeli budujemy różne obwody, czyli na przykład gniazdkowe na przekroju 2,5 mm kwadrat, to po prostu więcej prądu może przepłynąć przez takie oczywiście obwody, a mniejsze przekroje stosujemy do mniejszego obciążenia, czyli na przykład oświetlenia. Dlatego tutaj stosujemy najczęściej w obwodach oświetlenia 1,5, mm, a gniazdkowe 2,5. Mm. A4 już do większych jakichś potrzeb, typu kuchenki e, elektryczne, różnego rodzaju ogrzewanie. To wszystko oczywiście należy zweryfikować względem charakterystyki danego przewodnika w tabelach od producenta przewodów. Najczęściej przewodniki około 1,5 mm2 są do natężenia prądu około 13A, no maksymalnie 15A. 2,5 mm kwadrat zwykle do około 20, 22 amperów, ale nie powinniśmy przekraczać razem raczej 20, 21, 22 amperów, tak żeby wszystko było bezpieczne, a izolacja się oczywiście nie topiła na tych przewodnikach. No i 4 mm kwadrat no to tutaj możemy mieć około 32 Amperów taki prąd może płynąć, ale jak widzieliście, nawet 250 amperów, czyli około 10 razy więcej niż mówię, no i tak tutaj mieliśmy przepływ cały czas i przewodnik miedziany nie uległ uszkodzeniu. Chociaż oczywiście tu zewnętrzna warstwa, już jak widzicie, jest no, mocno popalona, to przewodnik nie uległ uszkodzeniu i cały czas prąd płynął mimo oczywiście zwiększającej się rezystancji wraz ze wzrostem temperatury przewodnika ale prąd cały czas płynął, no i mieliśmy okazję widzieć tutaj przepływ około 250 Amperów, niemal non-stop Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten poradnik, ten film eksperymentalny Wam się przydał jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zachęcam do komentowania jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół subskrybujcie kanał, bo niebawem ciekawe, inne będą filmy na kanale, cześć!